Blok trzeci, lekcja druga. Opcje panelu zmień. W lekcji tej przejdziemy do wykonania ćwiczenia, które ma uporządkować wiadomości poznane zarówno w bloku drugim, czyli techniki rysunkowe, jak i rozpoczniemy wprowadzenie do opcji służącym do modyfikacji, tak? Czyli poprzez rozpoczynając od opcji przesuń, poprzez opcję kopiuj, szyki różnego rodzaju, fazy zaokrąglenia, będziemy omawiać opcje dostępne w AutoCADzie w tym miejscu. W AutoCADzie w wersji polskiej jest to panel zmień, w AutoCADzie angielskim modify. I tutaj poszczególne opcje. Skróty będę starał się zaznaczać do poszczególnych funkcji, jak brzmiałby najprostszy skrót, najkrótszy skrót z klawiatury zarówno w wersji polskiej, jak i angielskiej do poszczególnych operacji. Przyjrzyjmy się teraz ćwiczeniu, które będziemy wykonywać. Ćwiczenie polega na wykonaniu zestawu. Powinno ono zostać załączone do tego kursu, także prosiłbym, żeby pobrać je na dysk, najlepiej wydrukować, mieć gdzieś tam przed sobą i skakać pomiędzy kartkami, albo robić to gdzieś tam na drugim monitorze, gdzieś obok. Mamy do wykonania zestaw obiektów składający się z krzesła, tutaj klawiatura, monitor, jakieś biurko, tak, telefon. Mamy do wykonania wszystkie te obiekty i na poszczególnych stronach, na drugiej na przykład, mamy rozbite te wszystkie elementy na obiekty składowe i na kolejnych wymiary obiektów składowych dla poszczególnych elementów. Proszę zwrócić uwagę, że na przykład w tym przypadku dla fotela na siedzisku mamy opisane trzy punkty A i tutaj dwa razy punkty B. Odpowiednie punkty dla poszczególnych obiektów musimy później docelowo przenieść z właściwego miejsca we właściwe, dokonać jakichś przycięć, żeby wykonać gotowy element. Także rozpocznijmy od wykonania pierwszego z rysunków. Będziemy również wykorzystywać w tym celu warstwy dla naszych obiektów. Większość obiektów, a nawet wszystkie, będziemy wykonywać w sumie na warstwie widok. Także przejdźmy do wykonania ćwiczenia. Wyświetliłem stronę dla siedziska i na podstawie niej będę korzystać z poszczególnych wymiarów. I teraz tak, rozpocznę od wykonania siedziska, które składa się z, no tutaj dokonamy uproszczenia, tak? W naszym przypadku będzie to prostokąt o wymiarach w poziomie 46, w pionie 48, którego narożniki zostały zaokrąglone promieniem 6. W tym celu przełączam się od razu na warstwę widok. Z panelu rysuj wybieram opcję prostokąt. W wersji angielskiej rectangle, w wersji polskiej skrót PRO, P-R-O. Należy wpisać, żeby wywołać tę opcję. W wersji angielskiej rec, r-e-c. Wybieram opcję. Następnie wybieram dowolne miejsce na ekranie. Mam wyłączony tryb wprowadzania dynamicznego. Wprowadzam małpę. Program prosi mnie o podanie kolejnego narożnika, więc wprowadzę ją za pomocą wartości względnych. Dzięki tej małpie punkt, którym kliknąłem, jest naszym punktem 0. Przesuwam się 46 jednostek w stronę prawą. Wprowadzam przecinek. 48 pójdę do góry z narożnikiem. Klikam Enter. Narysowałem prostokąt o wymiarach 46x48. Dokonam zaokrąglenie narożników i tutaj właśnie przydaje się nam panel Modify, zmień, zaokrągli albo opcja Fillet, ZAO w wersji polskiej, ZAO pierwsze trzy litery, albo Fill, F i L, żeby wybrać tą funkcję w wersji angielskiej. Wybieram opcję. Co my tutaj mamy? Standardowo wyświetlane są domyślne ustawienia, czyli te obowiązujące w tej chwili, bieżące. Promień jest w tej chwili 0 stopni, 0 jednostek, a więc gdybym kliknął na dwie linie, nic by się nie wydarzyło. Z racji, że nie podany jest promień, program nie wprowadził zaokrąglenia. Wybieram funkcję raz jeszcze. Zmienimy dlatego ten promień. Wybieram promień albo klikam R, Enter. R będzie zarówno w wersji polskiej, jak i angielskiej w tym przypadku za skrót.
od radius, tak? Wprowadzam wartość 6, czyli poprawną wartość dla wykonywanego ćwiczenia. I teraz tak, jeżeli kliknąłbym na dwie linie, raz, dwa, dokonuje się jedno zaokrąglenie i program wychodzi z operacji. Cofnę. Oczywiście nie chcę czterokrotnie wchodzić do operacji i wybierać poszczególne obiekty, dlatego po zadaniu promienia raz na 6 wybieram opcję polilinia. My tworzyliśmy nasz prostokąt za pomocą opcji prostokąt, który tworzy polilinię, a więc gdy wybiorę opcję polilinia i najadę na nasz prostokąt, wszystkie narożniki polilinii zostaną zaokrąglone. Obok tworzę dwa inne prostokąty. Wybieram opcję prostokąt, czyli stąd, albo pro, enter, albo jeszcze jedna z możliwości, strzałką, w momencie kiedy nie mam wybranego żadnego obiektu, strzałką do góry mogę przeklikać pomiędzy ostatnio wybierane funkcje i odnaleźć tutaj funkcję prosto, która może mi umożliwić właśnie rysowanie obiektu, który już niedawno rysowałem. Klikam w dowolnym miejscu, tym razem małpa 6,36, enter. Jeżeli ktoś nie wie, skąd biorę te wartości, zachęcam do powrotu do lekcji z bloku drugiego, lekcji czwartej. Tam były tłumaczone właśnie przesunięcia. To by był jeden z prostokątów. Tutaj jeszcze włączę tryb wprowadzania dynamicznego dla tych osób, które z niego właśnie korzystają i pokażę, jak rysować w tym przypadku. Wybieram prostokąt, czyli mogę znowu za pomocą strzałka do góry enter wybrać ostatnio wybieraną funkcję. Klikam i tutaj wystarczy, nie muszę wprowadzać małpy, wystarczy 34,5, enter. Udało mi się narysować poprawny prostokąt. Z racji tego, że ostatni z prostokątów jest identyczny do tego, daruję sobie go rysowanie. W momencie, kiedy będę przesuwać obiekty, ten skopiuję w odpowiednie miejsce. I teraz kwestia dodania obiektów we właściwych miejscach, czyli oparcie, jego środek symetrii. Muszę za ten punkt chwycić i przenieść je na środek symetrii tej krawędzi. Więc zaznaczam nasz obiekt, który będziemy przenosić i wybieram opcję przesuń. Program poprosi mnie, program w tej chwili zakłada, że już wszystkie obiekty do operacji przesuń zostały wskazane, już więcej nie będziemy doznaczać, więc docelowo przychodzi do określenia punktu bazowego, czyli punktu, za który chwytam. Jeżeli przejadę przez nasz prostokąt, tutaj w jego środku się pojawi tak zwane centrum geometrii, mogę kliknąć na ten punkt, środek geometryczny i następnie odszukać na naszej krawędzi lewej pionowej symbol zielonego trójkąta, który określa środek symetrii konkretnego odcinka. To samo zrobię w przypadku oparcia. Wybieram prostokąt, wybieram opcję, tym razem może kopiuj. Wskażę tym razem nie środek geometrii, tylko środek symetrii dolnej krawędzi, punkt B, i wstawię go w środku symetrii lewej poziomej linii. Z racji tego, że chwytam za zły punkt, niemożliwe by było nawet określenie właściwego punktu w tym miejscu, bez korzystania z jakichś zaawansowanych funkcji, a więc klikam klawisz Escape, żeby zakończyć przesuwanie, wskażę prostokąt raz jeszcze, wybieram tym razem opcję przesuń. Tym razem wybiorę środek symetrii na górnej poziomej linii i wstawię go we właściwe miejsce. Do wykonania siedziska pozostała mi jeszcze tylko jedna rzecz, mianowicie ucięcie tego fragmentu. Tutaj również musimy skorzystać z panelu zmień. W tym celu wybieram funkcję utnij, w wersji polskiej UT, enter, dwie pierwsze litery, w wersji angielskiej również dwie pierwsze litery, ale skrótu w języku angielskim, czyli TR od trim, utnij. Teraz podczas korzystania z funkcji utnij bardzo należy wiedzieć, co należy wskazać jako pierwsze. Program prosi nas o obiekty, ale nie te, które chcemy, żeby zniknęły, tak? Czyli nie chodzi programowi o tą linię. Chodzi mu o te obiekty, które
tną. A więc w naszym przypadku elementami tnącymi jest ten prostokąt, ponieważ jego górna pozioma linia i dolna pozioma linia przytnie nam naszą linią. Będzie to obiekty będą to obiekty tnące. Dlatego wskazuję te obiekty, klikam Enter, następnie klikam lewym przyciskiem myszy na linię zawierającą się pomiędzy tymi dwoma obiektami. W ten sposób nasze krzesło zostało zakończone. Zostawiamy je z boku, przechodzimy do kolejnego rysunku. Tym razem będziemy tworzyć klawiaturę. Rozpoczynam od utworzenia prostokąta. Jego wymiary to 18,42, Enter. Następnie tutaj wprowadzimy sobie taką część kursu nieco bardziej zaawansowanego. Chcę narysować prostokąt, ten reprezentujący część numeryczną klawiatury. Jego lewy dolny narożnik będzie oddalony od tego miejsca o dwie jednostki w prawo i dwie jednostki do góry. Proszę patrzeć na rysunku. Punkt A jest właśnie przesunięty zgodnie z ostatnim rysunkiem na kolejnej stronie o dwa jednostki w każdym stronę. Dlatego chcę rysować prostokąt, więc wybieram opcję prostokąt. Pro albo Rec, w zależności od wersji językowej. Teraz, gdy program prosi mnie o określenie narożnika, nie klikam na rysunku, tylko przytrzymuję klawisz Shift na klawiaturze. Następnie klikam prawy przycisk myszy w dowolne miejsce na rysunku, ale na obszarze rysunkowym, tak aby pojawiła się nasze menu kontekstowe. Shift mogę już na tym etapie puścić, służył on tylko do tego, żeby wywołać właśnie tą listę. Wybieram opcję Odd, w wersji angielskiej była to opcja znajdująca się na tej samej, na drugiej pozycji, opcja o nazwie From. Następnie klikam, że prostokąt będę określał jego położenie od tego punktu. Klikam lewym przyciskiem myszy raz. Następnie podaję przesunięcie, małpa. Tutaj niezależnie, czy jesteśmy we wprowadzaniu dynamicznym, czy też nie, małpę należy wprowadzić. I podaję przesunięcie 2 w prawo, przecinek 2 do góry. Takie same zależności jak w przypadku rysowania za pomocą współrzędnych względnych. Klikam Enter. Proszę zobaczyć, rozpocząłem rysowanie prostokątu we właściwym miejscu. I teraz postępuję tak, jakbym rysował zwykły, każdy inny dowolny prostokąt, czyli małpa raz jeszcze. Akurat w tym przypadku tab mogłaby już, moglibyśmy ją sobie darować. 14,8, Enter. Dla powtórzenia i przećwiczenia tego wykonam rysowanie pozostałej części klawiatury, również podając, korzystając z funkcji od, również rozpoczynając od tym razem lewego górnego narożnika prostokątu zewnętrznego. Tym razem ze skrótów. Pro, Enter, przytrzymuję klawisz Shift na klawiaturze, prawy przycisk myszy, puszczam klawisz Shift, od, klikam lewym przyciskiem myszy w lewym górnym narożniku naszego zewnętrznego prostokąta, małpa, jest to konieczne tutaj na tym etapie i teraz tak, 2, bo przesuwam się w prawo, przecinek, minus 2, bo chcę, żeby narożnik części literowej rozpoczął się poniżej punktu, który wybrałem. Małpa jest zbędna, więc tutaj sobie już daruję na tym etapie, minus 28, 14, minus 28. W ten sposób druga część, czyli drugi nasz obiekt, klawiatura została wykonana w całości. Kolejne elementy będę wykonywać, kontynuując pracę w kolejnej części, w kolejnej lekcji. Dziękuję za uwagę i zachęcam do płynnego przejścia do kolejnej lekcji.